Cześć! Przygotowałem dla Was zestaw uniwersalnych porad, które pomogą Wam robić lepsze zdjęcia telefonem. Mogą z nich korzystać użytkownicy wszystkich telefonów, niezależnie od tego, czy macie starszy, czy nowszy telefon, czy korzystacie z iOS-a, czy z Androida. Po obejrzeniu tego filmu będziecie w stanie robić o wiele lepsze zdjęcia. Dwie ostatnie porady są w mojej opinii najważniejsze, także polecam zostać do końca. Poza tym będzie też mała niespodzianka, którą będziecie mogli bezpłatnie pobrać i dzięki której w kilka sekund wniesiecie swoje zdjęcia na zupełnie nowy poziom. Każda z tych porad z osobna może wydawać się łatwa, ale połączenie wszystkich naraz i umiejętne wykorzystanie takiej wiedzy sprawi, że sposób, w jaki fotografujecie telefonem, wejdzie na zupełnie nowy poziom. Punkt pierwszy, włącz gridline. Prawie każdy telefon go ma, nazywa się to linią siatki lub trójpodziałem. Linię siatki możecie znaleźć w ustawieniach fotografii lub w ustawieniach telefonu. Włączenie jej pozwala nam tworzyć bardziej przemyślane zdjęcia. Teoria trójpodziału jest taka, że umieszczamy najważniejsze elementy zdjęcia na przecięciu linii. Sprawia to, że zdjęcia są bardziej ciekawe. Możemy na przykład w zdjęciach krajobrazowych umieścić horyzont na 1/3 od góry lub 1/3 od dołu. Dzięki temu zdjęcie staje się bardziej interesujące. To, gdzie umieścisz horyzont, zależy od tego, w której części znajduje się najważniejszy obiekt w zdjęciu. Powinien znajdować się on w tej większej części. Porada numer 2. Używaj opcji blokowania ostrości i ekspozycji. W każdym nowym telefonie ta funkcja działa prawie identycznie. Przytrzymujesz palec na ekranie i kiedy coś tam pomiga, to oznacza, że włączyliście blokadę ostrości lub ekspozycji. To znaczy, że ta jasność zdjęcia zostanie utrzymana niezależnie od tego, gdzie pokierujecie telefonem. Jeśli chcecie zmienić jasność, to po przytrzymaniu jej i zablokowaniu przesuńcie palec w górę lub w dół. W ten sposób zmienicie ekspozycję. Możecie dzięki temu bawić się światłem i cieniem. Porada numer 3. Czyść obiektywy. To może wydawać się zabawne, ale naprawdę ma to ogromne znaczenie. W kieszeniach czy torebkach nosimy tyle pierdół, że obiektyw telefonu prawie nigdy nie jest czysty. Obiektywy w aparatach chronimy dekielkami, a w telefonach są zawsze otwarte. Przez to są na nich zabrudzenia i odciski palców. Także nabycie zwyczaju czyszczenia obiektywu zawsze przed robieniem zdjęć może być takim małym rytuałem, dzięki któremu znowu zaczną wychodzić krystalicznie czyste zdjęcia. Porada numer 4. Zwracaj uwagę na to, gdzie masz obiektyw w telefonie i używaj ich z zaplanowaną intencją. Co to oznacza? Zdecydowana większość obiektywów w telefonach jest po prawej stronie, dlatego jeżeli chcemy zrobić zdjęcie mając ścianę po lewej stronie, to obiektywy będą od niej odsunięte. Żeby dodać więcej głębi zdjęciom, lepiej jest odwrócić telefon do góry nogami, tak żeby obiektyw był bliżej ściany. W ten sposób perspektywa będzie bardziej uwidoczniona. Podobnie jest ze zdjęciami robionymi od dołu. Robiąc zdjęcia mrówek lub komuś od dołu, efekt użycia tej konkretnej perspektywy będzie zwiększony, jeśli odwrócimy telefon obiektywami do dołu. Odwrócić później to zdjęcie będzie łatwe. Każdy telefon ma do tego opcje domyślnie dostępne. Porada numer 5. Jest to reguła, którą można łamać, ale warto je się najpierw nauczyć, zanim zaczniecie ją łamać. Brzmi ona tak. Utrzymuj piony pionowo, a poziomy poziomo. Dotyczy to wszystkich zdjęć, w których masz piony lub poziomy. Najłatwiejszym tego przykładem jest horyzont. Zawsze utrzymuj go równo. W zdjęciach w mieście lub na przykład zdjęciach budynków mamy tego typu linii więcej. Co sprawia, że zdjęcia wyglądają dobrze, to fakt, że wszystkie linie tworzą harmonię. Piony są pionowe, a poziomy poziome. Jeśli jest to zaburzone, zdjęcie wygląda po prostu amatorsko. Dlatego robiąc zdjęcie, zwracaj uwagę na to, czy trzymasz telefon prostopadle do tego, co fotografujesz. W ten sposób najłatwiej stworzyć takie linie. Jeśli nie uda Ci się zrobić tego dokładnie, możesz takie zdjęcie wyprostować później w darmowych aplikacjach do edycji, na przykład w Lightroomie. Porada numer 6. Zwracaj uwagę na światło. Niektórzy z Was może jeszcze nie wiedzą, ale słowo fotografia oznacza dosłownie malowanie światłem. Właśnie dlatego światło jest wszystkim. Jeśli robisz zdjęcie portretowe wewnątrz pomieszczenia, to przesuń fotografowaną osobę pod okno. Naturalne światło zawsze jest najlepsze. Robiąc sobie zdjęcie, również wyjdzie ono lepiej przy oknie przy naturalnym świetle. Zwróć uwagę na to, że o różnych porach światło ma inne położenie. Dla fotografów najważniejsze są wschody i zachody słońca. Wtedy światło świeci od boku, dodając blasku i ciepłych barw, tak jak tutaj. Także jeśli chcesz robić profesjonalne i piękne zdjęcia, to rób je o wschodzie lub zachodzie słońca. Jeśli robisz je w środku dnia,
to mocno obserwuj, co się dzieje ze światłem. Gdzie jest go więcej, gdzie jest go mniej i z której strony świeci. Czasem warto zrobić zdjęcie w cieniu. Umiejętność widzenia tego i wykorzystywania światła rozróżnia dobrego fotografa od amatora. Porada numer 7. Nie używaj zoomu. Jeśli możesz, to zmień obiektyw. Oczywiście, jeżeli twój telefon ma parę obiektywów. Jeśli się nie da, to podejdź po prostu bliżej lub dalej. Telefony mają 1, 2 lub 3 obiektywy, tak jak ja na przykład teraz. W zasadzie chodzi o to, że różne obiektywy dają możliwość patrzenia z różnej odległości. Jeśli chcesz się do czegoś bardziej przybliżyć, to użyj obiektywu dającego możliwość patrzenia daleko, czyli po prostu zoom. Dalsze zoomowanie z reguły pogorszy jakość zdjęcia, bo patrzymy tylko na wycinek tego, co dany obiektyw jest w stanie złapać. W najnowszych telefonach są oczywiście wyjątki, gdzie dla cyfrowego zoomu wewnętrzny procesor tak wyostrza zdjęcie, że wyjdzie ono całkiem dobrze. Ale z reguły bardziej opłaca się podejść bliżej, jeśli tylko jest taka możliwość. Więc mimo tego, że mamy różne obiektywy, pamiętajmy, żeby też pracować nogami i zmieniać miejsce, z którego robimy zdjęcia. Porada numer 8. Staraj się nie używać przedniego obiektywu. On po prostu robi zdjęcia o wiele gorszej jakości niż te z tyłu. Oczywiście w nowych telefonach, tak jak mój Samsung Galaxy S22, ta jakość jest bardzo wysoka, ale z założenia one są po prostu gorsze. Jeśli więc zależy Wam na wyższej jakości zdjęcia siebie samego, to możecie użyć statywu lub zrobić sobie zdjęcie na samowyzwalaczu. Lub możecie po prostu zrobić je z ręki, odwracając telefon w ten sposób. Można wtedy wyzwolić migawkę przyciskiem głośniej lub ciszej, tutaj z boku. Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy zależy Wam na jakości, bo czasem łatwiej jest po prostu widzieć siebie w trakcie robienia zdjęcia. A teraz dwie rady, które zmienią wszystko. Porada numer 9. Naucz się funkcji Pro. Są to opcje ręcznego ustawiania czasu naświetlania, ISO, balansu bieli lub ostrości. Jeśli nauczycie się tego używać, to przejdziecie w fotografii na zupełnie nowy poziom. Nauczycie się, jak zamrażać ruch i korzystać z długiej ekspozycji. Niektóre telefony, jak na przykład iPhone, nie mają dostępnej opcji Pro. Wtedy warto korzystać z funkcji Pro w aplikacji Lightroom. W Samsungach, z których ja korzystam, opcja Pro funkcjonuje już od paru lat. Punkt 10. Nie kończ zdjęcia na jego zrobieniu. Warto poddać zdjęcie korekcji. I najlepiej sprawdzi się w tym celu darmowa aplikacja Lightroom. Żeby zrobione przez Ciebie zdjęcie były w najwyższej możliwej jakości, warto robić je w nieskompresowanym formacie. Czasami nazywa się to RAW. Na iPhone'ach na przykład Apple Pro RAW, na innych telefonach format DNG. Jednak prawie każdy telefon potrafi robić takie surowe zdjęcia, które po poddaniu obróbce w aplikacji do obrabiania zdjęć potrafią wyglądać naprawdę niesamowicie. Nauka obrabiania zdjęć wymaga jednak trochę praktyki i wiedzy. Jednak są takie rzeczy jak presety do Lightrooma, czyli pliki, dzięki którym za pomocą jednego kliknięcia zmienicie swoje zdjęcia. Nabiorą one kolorów, kontrastu, będą wyglądały po prostu lepiej. Mam dla Was zestaw kilku takich presetów wraz z instrukcją, jak je zainstalować i jak z nich korzystać. Do pobrania są bezpłatnie w ramach zapisu na newsletter kursu, który stworzyłem razem z Patrykiem Helioszem. Bo jak widzicie, tych kilka rad otwiera wiele możliwości w fotografii mobilnej. Tej wiedzy oczywiście jest o wiele więcej, więc połączyłem siły z Patrykiem, który jest profesjonalistą w tej dziedzinie i od wielu lat prowadzi kursy internetowe, m.in. z obróbki w Lightroomie. Wspólnie stworzyliśmy wielogodzinny kurs, w którym nauczamy wszystkich tajników fotografii mobilnej. Od teorii przez praktyczne sesje zdjęciowe, na których nauczycie się praw kompozycji, robienia zdjęć osobą i wszystkiego, co sprawi, że będziecie robić telefonem profesjonalnie wyglądające zdjęcia. Nauczymy Was, jak zamrażać ruch, korzystać z długiej ekspozycji. Nauczymy obróbki zdjęć w telefonie na różnych aplikacjach. Opowiemy, jak mądrze prowadzić Instagrama i przekażemy całą wiedzę, którą zdobywaliśmy przez lata. Zachęcam do tego, żebyście pobrali bezpłatne presety i zaczęli z nich korzystać. A sam kurs rusza już w tym miesiącu, także bądźcie na bieżąco. No i powodzenia, życzę miłych kadrów.